13 stycznia w Wodzisławiu Śląskim doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły 3 młode osoby, a 2 w stanie ciężkim trafiły do szpitala. Młodzi ludzie jechali na dyskotekę, zderzyli się czołowo z dostawcą pizzy, który skręcał w lewo. Prokurator Joanna Smarczewska powiedziała, że na pewno pojazd marki Audi A4 jechał z prędkością znacznie przekraczającą prędkość dozwoloną w tym miejscu, a licznik zatrzymał się na wartości 140 km na godzinę. Jeden z widzów kanału udał się na miejsce zdarzenia i nagrał dla nas kilka ujęć. Zawada, znak. Cały czas jest 8, jest 90. No powiem szczerze, że ciężko tutaj jechać powoli. Mam takie, no jadę te 80 i jadę naprawdę nie dotykając gazu, bo jest cały czas z górki, nie? Teraz delikatnie, teraz już jest płasko. Oho, tutaj jest obszar zabudowany, się zaczyna. 50. Jest dziura w naświetleniu. Nie jest trudne oświetlenie drogi tutaj. Cały czas taka dziura ciemna. Właśnie, ja muszę zwolnić. To jest czerwone. To było to skrzyżowanie teraz. 50 metrów, 100 za tym znakiem. Teraz jedziemy tak jak jechał Peugeot. Te światła, z tego co widziałem, te światła, to one są na prędkość, więc teoretycznie przy podwyższonej prędkości, znaczy no jechałem szybciej, zwolniłem i mi się z powrotem zielone zapaliło, no, tak na logikę to biorę. I my zjeżdżamy tutaj za tym budynkiem, za tymi światłami. O, znowu, a jechałem 50. Tak, one są tylko dla przejścia na... Tak jest, ten znak całkowicie mi zasłonił tą drogę. W momencie, w którym zjechałem, no nie było nic widać. Jeszcze raz pojedziemy tak jak Peugeot jechał. Zaparkowaliśmy tutaj obok. Więc tu na drogę powrotną będzie akurat. No. Ja absolutnie nie widzę chłopa. Z perspektywy kamery pewnie jeszcze bardziej to było widać, ale nie widzę totalnie chłopa tego z naprzeciwka w odległości około 300 metrów. Zawrócę sobie szybko i nagram, w którym miejscu mi chłop zniknął z pola widzenia.